Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w przededniu organizowania studenckich targów pracy SGH, które organizowane są przez samorząd studentów SGH oraz uczelnie. Jesteśmy dzisiaj razem Julita Panównik, doradca kariery SGH i Kinga Strzelecka, również doradca kariery SGH. Mieli Państwo dzisiaj chcemy dać Państwu kilka dobrych rad, wskazówek, kilka sprawdzonych tipów na to, jak konstruować mistrzowskie, skuteczne, dobre SMI. Posłużymy się pytaniami, które Państwo najczęściej do nas przekazujecie, które nam najczęściej zadajecie, o to, jak to z nich właściwie powinno wyglądać. I to pozwól, że zacznę i zapytam Cię o to, co myślisz na temat one-pagerów. Czyli mówiąc krótko, czy jednostronnicowe to jest to, czego oczekujesz jako rekruter, czy może jednak możemy pozwolić sobie na dwie, trzy strony? Co Ty o tym myślisz? Hmm? Nie ma od dobrej odpowiedzi na pewno na to e, pytanie. Z moich konsultacji e, ze studentami wynika, że często studenci o to pytają, tak? natomiast myślę, że jedna, dwie strony to jest taki szablon, według, według którego my tą informację znajdziemy na przykład w internecie, że taka długość powinna że tak to powinno wyglądać, tak? Natomiast jeśli chodzi o taką prawidłową długość czy, czy objętość tego, tego CV, uważam, że nie ma takiej złotej reguły, bo to bardzo jest mocno uzależnione od danej oferty. Przy rozmawianiu na temat objętości CV, bardzo lubię tą maksymę wyczerpać temat nie wyczerpując człowieka, czyli jednak mieć uważność na możliwości percepcyjne odbiorcy, na tempo naszego życia, na ilość tych CV, które do nas spływają, więc wszystko w ramach złotego środka, to jest jak zawsze idealne. Rozwiązanie. Ja z kolei, Juli, bardzo często słyszę pytanie dotyczące kreatorów graficznych. Pytają studenci: A co pani sądzi o CV, które są gotowcami, które tylko uzupełniamy naszymi treściami, pobieramy z ogólnodostępnych platform graficznych? Ja na ten temat myślę w ten sposób: że to jest dobre rozwiązanie dla kogoś, kto na przykład tworzy pierwszy raz swoje CV. Nie ma jeszcze takich umiejętności graficznych, dlatego że te CV są świetnie estetycznie dograne, ładnie kolorystycznie m, uzupełnione. Też bardzo cenię sobie za fakt, że wkomponowane są w nie przesłanki związane z neuronaukami, czyli na przykład to, jak ludzkie oko wodzi po tekście, który usytuowany jest w przykładu tabelarycznym, albo jak, na które elementy zwracamy w pierwszej kolejności naszą uwagę. Więc za to lubię platformy graficzne i tutaj zdecydowanie je rekomenduję. Natomiast lubię mimo wszystko, jak ktoś przemyca pewien element indywidualności i oryginalności, wykonania i swojego CV. Tym bardziej w przypadku zawodów, które wręcz kuszą się o to, że ten element pewnej naszej kreacji jest oczekiwany, wymagany. Także. Również mieli Państwo złoty środek, wyważenie, ale nie strońmy od platform graficznych. One naprawdę bardzo przyzwoicie tworzą i prezentują potem nasze CV. Dokładnie tak. myślę, one... że potrafią i, i pomagają uporządkować tą, tą treść. Mhm. Skoro mówisz, Julita, o uporządkowaniu, też bardzo często jednym z takich elementów naszego CV jest dział fakultatywny, który gdzieś tam często jest na samym dole naszej aplikacji. Mam tutaj na myśli zainteresowania i hobby. Czy Ty rekomendujesz dawanie takiego elementu w naszym CV? Odradzasz, czy w ogóle czytasz zainteresowania i hobby kandydatów? Dokładnie, to jest taki jeden z elementów, które uważam, że nadaje bardzo duży indywidualizm CV, i bardzo to, to podkreślam i polecam studentom, aby jednak tę część, tę sekcję. Dodawać, chociaż jest ona nieobowiązkowa w naszym CV. Mhm. Ja też często ten element CV traktuję jako taki element czy przerwnika podczas jakże stresującej często rozmowy kwalifikacyjnej, czy jako po prostu taki small talk, nawiązania relacji. Bardzo często się zdarza, że mamy na przykład z kandydatem, kandydatką bardzo podobne zainteresowania, i to jest po prostu taki element ludzkiego nawiązania, Dokładnie, kontaktu. To też taka część, która pokazuje na pewno osobowość. Mhm. Tak, bardzo ciekawe są te zainteresowania pasje, które są na przykład zupełnie odległe od merytorycznego kierunku kandydata. Kolejnym elementem CV, który potrafi fajnie zindywidualizować aplikację, jest tak zwany profil zawodowy. To się może różnie nazywać. To może być ta kategoria o mnie, cel, to może być podsumowanie kandydatury, to może być opis kandydata. Bardzo różny ma to nagłówek. Czasami też występuje zupełnie sama treść bez żadnego e, nagłówka. E, Julito. Co ty myślisz o m, tych podsumowaniach, profilach kandydatów, czy je czytasz, na co zwracasz uwagę, co byłoby twoją dobrą wskazówką, jak tworzyć, jeśli ktoś już się zdecyduje? Ja myślę, że jak najbardziej warto dodać taki profil do swojego CV, ponieważ podkreśla on indywidualizm kandydata, ale też właśnie warto jest zawrzeć takie informacje, które będą spójne z naszą ofertą, na którą aplikujemy. Tak warto opisać krótko swoje doświadczenie zawodowe czy wykształcenie, czy też odnieść się do takiego obszaru, który chcemy rozwijać w naszej przyszłej no właśnie, wspomniałaś, żeby to była krótka, kompaktowa treść, niezbyt rozległa, bo często kandydaci mylą to albo próbują przemycić list motywacyjny, prawda, do treści CV. To nie jest dobry pomysł. To ma być naprawdę bardzo perswazyjny komunikat, ale oparty na krótkich zdaniach. W warstwie tej językowej mogę jeszcze Państwu polecić, żeby było to pisane w osobie pierwszej. Na szpikowane dużą liczbą czasowników, które dodają dynamizmu tej wypowiedzi. I żeby tutaj też pisać o takich, bym powiedziała, wisienkach na torcie naszej kandydatury, czyli wszystko w zakresie tych przewag konkurencyjnych, co wiem, co potrafię, czego doświadczyłam, co jest taką kartą przetargową mojej kandydatury.